Cześć, tu Ania Kania. Na tym kanale opowiadam o tym, jak uczyć się szybko i efektywnie. I dzisiaj pogadamy sobie trochę o zarządzaniu czasem w szkole czy na studiach. I chcę opowiedzieć Ci o tym, jak mieć czas dla siebie, a nie tylko na naukę. Dlatego, jeżeli Cię to interesuje, to zostań ze mną do końca. Na początku chcę Wam jednak podziękować za cały feedback, który zostawiałyście pod ostatnimi filmami. Naprawdę pomagacie mi trochę ogarnąć się na tej platformie, bo ja się wciąż tego uczę. Jak wiadomo, ja lubię się uczyć. I dziękuję za wszystkie komentarze, także te zostawione dla zasięgu. To jest w ogóle mega, mega miłe i urocze. Dziękuję bardzo. A wracając do tematu zarządzania czasem, to myślę sobie, że zarządzanie czasem w szkole czy na studiach może być dużo trudniejsze niż zarządzanie czasem w dorosłym życiu. Bo o ile ktoś nam powie, na którą mamy przyjść na zajęcia, do której one się będą odbywać, to nikt nie mówi nam tak naprawdę, ile my się mamy uczyć po szkole czy po uczelni. A już w ogóle nie podoba mi się to, że system edukacji nie przewiduje, ile uczeń czy student ma czasu poświęcić na naukę poza murami uczelni czy szkoły. I to jest naprawdę okropne, bo z tego wynika, że cały czas wolny ucznia czy studenta należy się nauce. Nikt tego dokładnie nie określa i przez to nauczyciele czy wykładowcy mogą sobie bardzo z tego korzystać i zadawać masę zadania domowego, robić masę kartkówek, wiecie zresztą jak to wygląda. Szkoda, że to nie jest uregulowane, bo to naprawdę blokuje rozwój młodego człowieka. No i dlatego właśnie tak bardzo mi zależy na tym, żeby szerzyć wiedzę o szybkiej i efektywnej nauce wśród studentów i uczniów w Polsce, żeby no, mogli czerpać przyjemność z tej nauki, a nie tylko czuć się nią obciążonymi, zobowiązanymi i jeszcze z tego powodu w jakiś sposób cierpieć. Zacznijmy od samego podejścia do czasu. Jak policzyłam sobie, ile mam czasu w ciągu dnia dla siebie, na obowiązki i ile na naukę, to musiałam zrewidować to, jak się uczę. I skoro z moich wyliczeń wyszło mi, że mam tylko 3 godziny w ciągu dnia na naukę i za nic w świecie nie chciałam oddać czasu na inne czynności, no to musiałam zacząć po prostu uczyć się w tych 3 godzinach szybciej. I tak kolejna rzecz popychała kolejną. W ten sposób zainteresowałam się technikami efektywnej nauki i jeżeli zaczynasz dopiero przygodę z nimi, to zapraszam Cię do filmiku o 3 mega prostych sposobach uczenia się. Otwórz sobie w osobnej karcie i zobacz później. Tymczasem policzmy sobie, ile mam czasu w ciągu dnia, ile Ty masz czasu w ciągu dnia na naukę. Czyli tak, doba ma 24 godziny. 7 godzin śpisz. 1 godzinę poświęcasz na dotarcie na uczelnię. 5 godzin jesteś na uczelni i 3 godziny potrzebujesz na poranną rutynę, jakieś obowiązki domowe, obiad i tak dalej. Zostaje Ci 8 godzin. I teraz tak, te 8 godzin wcale nie należy się w całości nauce, bo powiedzieliśmy już sobie, że masz prawo mieć czas też na inne rzeczy w swoim życiu niż tylko uczenie się. Więc dajmy na to, że chcesz przeznaczyć 5 godzin na naukę, z czego tak naprawdę wychodzą 3 godziny. Dlaczego? Już tłumaczę. Wszystko przez zasadę 60 do 40, która mówi nam o tym, że powinniśmy planować 60% swojego czasu, czyli w tym przypadku, jeżeli mamy 5 godzin do dyspozycji, to planujemy zadania, planujemy swoją naukę na 3 godziny. I 40% tego czasu zostaje na ewentualne potknięcia, jakieś opóźnienia. Wszyscy wiemy, że planowanie 100% czasu co do minuty zwykle kończy się fiaskiem, bo zawsze, zawsze coś wyskoczy. I zostawienie sobie tych 20 minut na jedną godzinę, na każdą godzinę sprawia, że jesteśmy w stanie pozwolić sobie też na większą spontaniczność i kreatywność, jeżeli trzymamy się planu, ale też wyrobić się po prostu z wszystkim i być z siebie zadowolonymi, bo to też jest bardzo ważne podczas nauki. I niestety większość ludzi wykorzystuje ten bufor czasowy, korzystając z 3 godzin, które tam pozostają z tych 8 godzin czasu wolnego w ciągu dnia. I to jest cholernie przykre, bo wmawia nam się, że to, że musimy poświęcać swój własny czas, swój prywatny czas na naukę, wynika z tego, że jesteśmy za głupi, że mamy słabe predyspozycje do nauki, że jesteśmy leniwi, że
coś jest z nami nie tak, że nie potrafimy się uczyć, nie potrafimy się koncentrować, a to tak nie wygląda. To tak nie wygląda, bo nasze mózgi są stworzone do uczenia się. I ja mówiłam o tym w filmie o takiej totalnej, jednej podstawie efektywnego uczenia się i błagam, zobacz go sobie później, on tutaj się pojawi w karcie, bo mam tam coś mega ważnego do przekazania. No i właśnie tak ważne jest to, żeby ten bufor 40% niezaplanowanego czasu, nie zajętego zadaniami, był umieszczony w tych 5 godzinach, które mamy poświęcić na naukę, a nie w tych 8, które mamy wolne, bo inaczej bardzo często nie będziemy mieć wolnego. Dobra, to pogadajmy teraz o tym, jak planować naukę na co dzień, ale też na egzamin. I jeżeli chodzi o naukę na co dzień, to ja polecam Ci zrobienie tego przy pomocy metody Alpen, którą bardzo lubię. I ona składa się z takich 5 punktów. Pierwsza rzecz to wyznaczenie sobie listy zadań, czyli Aufgaben z naszego Alpen, literka A. Po drugie, Länge schätzen, czyli określenie, ile czasu potrzebujemy na naukę. O tym już mówiliśmy. Dajemy tutaj przykładowo, że jest to te 5 godzin. Trzecie to Pufferzeit einplanen i to oznacza zaplanowanie sobie tego zabezpieczenia, tych 40% czasu, które nie są wypełniane zadaniami. Czwarte to Entscheidung treffen i to oznacza zdecydowanie, wybranie priorytetów, rzeczy, które są dla nas najważniejsze, których będziemy uczyć się w pierwszej kolejności, a pozostałe dajemy sobie na późniejsze dni albo w ogóle wyznaczamy czas na naukę przed sesją. I piąty punkt z metody Alpen to Nachkontrolle i to oznacza sprawdzanie, przepisywanie zadań, których nie wykonywaliśmy, odhaczanie tego, co nam się udało zrobić. To jest bardzo ważny punkt, ponieważ po nauce, kiedy zostaje nam jeszcze masa rzeczy do zrobienia, mamy plan na kolejny dzień, w którym już są kolejne rzeczy uwzględnione, a zapomnimy sobie o tych z wcześniejszego dnia, to naprawdę może zrobić się chaos, więc nie olewajmy piątego punktu. Dobra, teraz kwestia nauki do sprawdzianu albo egzaminu. Tutaj trzeba się tak porządniej przygotować. Nie można sobie pozwolić na tyle luzu, co przy takiej codziennej nauce, jeżeli chcemy się systematycznie uczyć. I na początek warto sobie sprawdzić, ile uczysz się jednej strony notatek albo jednej strony z książki. Naprawdę warto sobie to sprawdzić, nieważne czy uczycie się smart czy hard. Warto wiedzieć, ile mniej więcej czasu zajmuje nam nauka tej jednej strony, bo to się za chwilę przyda. Dobra, więc teraz liczymy, ile czasu zajmie nam nauka wszystkich stron notatek, które mamy. I tak, jeżeli na przykład nauka jednej strony zajęła Ci 20 minut, masz 30 stron notatek, no to już wiesz, że nauka wszystkiego zajmie Ci 600 minut, czyli 10 godzin. I możesz sobie tą naukę rozplanować na przykład na 10 dni, na 5 dni, codziennie przez 5 dni uczyć się po 2 godziny i zostawić sobie oczywiście jeszcze 1-2 dni na powtórki i ewentualne obsuwy. I ostatnia rzecz, koniecznie wyznacz sobie nagrodę. Możesz sobie wyznaczać takie małe nagrody za naukę każdego dnia, ale też taką jedną większą za nauczenie się do całego egzaminu. I ja takie pomysły na fajne nagrody, które w ogóle nie są związane z jedzeniem, żeby nie wprowadzać jakichś zaburzeń odżywiania w Wasze życie. Takie fajne pomysły na nagrody zabrałam na moim Instagramie w podpiętych stories. Tam jest bardzo dużo Waszych pomysłów i mega polecam tam zajrzeć, bo można się naprawdę zainspirować. Dobra, skoro na przykład egzamin jest za 2 tygodnie, mamy już podzieloną naukę na, dajmy na to 5 dni, zawsze zostawiamy sobie jeszcze bufor na powtórki, na douczenie się czegoś, czego nie zdążyliśmy w ciągu tych 5 dni zrobić, bo coś wyskoczyło po prostu. I w ten sposób mamy kontrolę nad całą sytuacją i spokój wewnętrzny, jeżeli chodzi o ten konkretny egzamin. Mega Wam polecam zawsze zastanowić się nad tym, ile Wam zajmuje czasu nauka tej jednej strony. Od tego się wszystko zaczyna, naprawdę. Moja mama zawsze mi mówiła, że najpierw obowiązki, a później przyjemności i wyrobiła mi taki nawyk, że zawsze od razu jak przyszłam ze szkoły i zjadłam obiad, szłam robić lekcje. To stało się moim nawykiem, który praktykowałam przez lata, że jadłam obiad i obiad był takim właśnie
wyzwalaczem tego nawyku, że zaraz po obiedzie przychodzi ta nauka, nie oglądanie filmów, nie czytanie książek, nie żadna inna aktywność, tylko jest obiad i jest nauka. I właśnie polecam Ci znaleźć taki wyzwalacz nawyku, po którym zawsze będzie następować nauka. I to może być cokolwiek, to może być ten obiad, może być wyjście z psem, coś, co jest regularnie w Twoim życiu, coś, co jest elementem Twojego życia, jest Twoim nawykiem i do niego podłączysz sobie ten kolejny nawyk nauki. Na początku będziesz pamiętać o tym po prostu, że okej, po tej czynności następuje ta kolejna, ale z czasem właśnie to będzie u Ciebie automatyczne. I na koniec powiem, że skoro masz już ten plan, to naprawdę warto się go trzymać, bo to jest taka technika planowania czasu, która właśnie pozwala nam na spędzanie czasu samym sobą, spędzanie czasu na pasji, pozwala nam na wychodzenie ze znajomymi. To jest technika, która nie każe Ci planować każdej wolnej chwili na naukę, tylko daje Ci tę swobodę, ale wciąż daje Ci kontrolę nad nauką, nad egzaminami i tak dalej, więc to jest w niej super i dlatego warto się trzymać tego planu właśnie, żeby tej kontroli nie stracić. Dobra, dzisiaj tak zamoczyliśmy stópki w tym oceanie wiedzy i pomysłów dotyczących zarządzania czasem. I jeżeli chcesz dostawać więcej takich pomysłów, to zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, daj lajka. Wtedy na pewno nie zgubimy siebie i zostanę na Twoim YouTube'owym feedzie, a o to teraz przecież ciężko. No i jeżeli masz jakieś swoje pomysły na planowanie czasu, na organizację nauki, to podziel się koniecznie nimi w komentarzach, bo myślę, że fajnie będzie tak wymienić się swoją wiedzą, sprawdzonymi sposobami i myślę, że ktoś inny może skorzystać na Twoim doświadczeniu. No, także widzimy się znowu za tydzień. Trzymaj się cieplutko, pamiętaj, że masz piękny mózg i do zobaczenia, pa pa. Mua. Dlatego zostań ze mną do końca i zapraszam. Zapraszam. Na poczęstunek. Czy mi w brzuchu teraz skurczało? No i to jest takie typowe.